No tego się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że Lumencraft od Star Drifters i Two Dynamic Games wciągnie mnie aż tak, że tego, no, przyznajmy szczerze, jakoś niewybitnie prezentującego się indyka będę cięgiem ogrywał przez ponad 33 godziny. Bez przerwy na inne gry, z jedynymi przerwami tak naprawdę, kiedy to trzeba było zająć się albo pracą, albo załatwianiem spraw, a tych w zeszłym tygodniu było całkiem dużo. What the fuck? What sorcery is this? Jasne, Lumencraft interesował mnie odkąd pierwszy raz usłyszałem o grze, na tyle, że kilka razy wspominałem o nim w gamingowych przeglądach tygodnia, ale traktowałem to trochę jako ciekawostkę, gdyż po pierwszych zwiastunach i prezentacjach bardziej niż cokolwiek innego Lumencraft kojarzył mi się z takim losowo generowanym Chrismonlandem, z dodatkowymi aspektami rozgrywki jak bronienie bazy itd. Po zainstalowaniu gry, a kod otrzymałem od Better Gaming Agency, za co dziękuję, okazało się, że moje założenia były błędne, bo z Chrismonlandem tutaj nie ma prawie nic wspólnego. Jednak nadal, pełen zawodu, spędziłem przy grze 33 godziny. I mimo, że gra oferuje wiele rodzajów takiej customowej rozgrywki uszytej tak, jak sobie tego chcemy, z różnymi celami, stylami rozgrywki, to na potrzeby tej recenzji skupię się na kampanii, która dodana została w wersji 1.0, no i ostatecznie doprowadziła do oficjalnej premiery i wyjścia Lumencraft. Zwyczajnie, no, łatwiej jest mówić o rozgrywce, która jest niejako uszyta dla nas przez twórców, niż brać pod uwagę te takie wszystkie możliwości dowolnej rozgrywki. Warto również wspomnieć, że gra oferuje rozgrywkę w kooperacji, ale ja tego aspektu akurat nie testowałem, chociaż też warto wspomnieć, że Lumencraft za koopa otrzymało statuetkę Digital Vikings Award. Warto jednak powiedzieć, że tak, mamy przeróżne dowolne scenariusze. Jedne skupiają się bardziej na budowaniu, inne eksploracji, jeszcze inne stricte na walce. Możemy dobrać parametry map, czy ma być dużo surowców, czy mało, poziom wrogów i wiele innych aspektów rozgrywki, a do tego mamy też pełny warsztat Steam, w którym możemy ograć mapy przygotowane przez innych graczy. Zdecydowanie jest tutaj co robić. Moje 30 godzin z moich do tej pory ogranych 33 spędzone były jednak na kampanii. Czym więc jest Lumencraft? Hybrydą tower defense, zbieractwa takiego nieco w minecraftowym stylu, troszeczkę builderem, troszeczkę takim spelunki, a jeszcze troszeczkę roguelite'em. Fabuła istnieje tylko po to, żeby wytłumaczyć nam, po co zapuszczamy się w mroczne, niezbadane tunele kopalni i streścić ją można w paru zdaniach. Koniec świata. Ludzie nadmiernie eksploatowali naturalne zasoby planety i tak zanieczyścili atmosferę, że doszło do całego szeregu katastrof naturalnych, co doprowadziło do nowej epoki lodowcowej. Jedynym ratunkiem jest pozyskanie nowo odkrytego źródła energii, którym jest lumen, a my wcielamy się w Masona Tombstone'a, weterana, którego zadaniem jest ustanowienie baz i przygotowanie infrastruktury i zdobycie kryształów lumenu. The end. Tak więc robimy kilka początkowych mapek, które poza samym samouczkiem mimo wszystko jeszcze raz uczą nas podstaw rozgrywki i gdzieś tak na 5-6 poziomie zaczyna się nam właściwa gra. Zaczynamy obok naszego rdzenia, którego to obrona jest naszym zadaniem. Jeśli rdzeń zostanie zniszczony, kończymy grę porażką. Tak samo jeśli zginiemy, a nie będziemy mieli swoich klonów. Kieszenie mamy puste, nie mamy broni, jedyne co mamy to nasze wiertło, tak więc pierwsze co robimy to wycieczka po okolicy z nadzieją, że nie napotkamy żadnych wrogów, by zdobyć nieco surowców, a tych mamy tutaj dwa, lumen i metal. Wiem, brzmi to biednie, ale na potrzeby rozgrywki spokojnie wystarczy. Potrzebujemy ich bowiem naprawdę wiele, tysiące, żeby tak naprawdę w pełni rozbudować naszą bazę, a końca i tak praktycznie nie ma. Na początek przydałoby się obronić, warto więc wybudować warsztat broni, czy to pistoletu, czy dalej w kampanii warsztat strzelb, karabinów maszynowych, miotaczy ognia, czy wyrzutni rakiet. Gdy wybudujemy warsztat, możemy ulepszać broń, a to może zadawać większe obrażenia, a to strzelać szybciej, a to zżerać mniej amunicji. Każda broń ma własne perki i to nie jest tak, że strzelbą strzelamy szybciej, strzelać szybciej możemy tylko karabinem maszynowym. Do tego otworzymy amunicję i już możemy bronić się, gdy na wyprawie po surowce napotkamy potwory. Potem możemy wybudować warsztat wierteł, żeby w nim podnieść poziom naszego narzędzia, dzięki czemu kopiemy szybciej. A im szybciej kopiemy, tym szybciej zdobywamy surowce, im szybciej zdobywamy surowce, tym szybciej budujemy. Na dole ekranu mamy jednak uciekający czas. Gdy ten dojdzie do zera, czeka nas atak fali wrogów.
Początkowo niewielkiej, ale z czasem robią się to naprawdę potężne grupy. Dlatego znów musimy nazbierać surowców i postawić obronne wieżyczki. Czy to zwykłe, z karabinami maszynowymi, wieżyczki snajperskie, które strzelają wolniej, ale mają oczywiście większy zasięg i zadają większe obrażenia, aż do wieżyczek bombowych, które mają potężny tzw. splash damage i nadają się do walki z dużymi grupami wrogów. Aby wieżyczki nam za łatwo nie padły, albo żeby potwory po prostu ich nie ominęły, no musimy postawić mury. I oczywiście i mury, i wieżyczki można jeszcze ulepszać. Okej, podstawa ogarnięta? No to czas zrobić użytek z reszty budynków. Mamy ograniczone kieszenie, więc przydadzą nam się magazyn, albo nawet i dwa. Warto też wybudować laboratorium, w którym opracowujemy nowe techniki łamane na perki. A to mury są bardziej wytrzymałe, a to magazyny przechowują więcej surowców, a to naprawa budynków czy tworzenie przedmiotów jest szybsze, a to my możemy nosić więcej surowców w jednym slocie, czy tak samo amunicji, oszczędzając miejsce, i tak dalej. Warto też wybudować i niszczarkę, bo czasami przekopując zwykłą ziemię, nawet możemy trafić na grudki, które dają solidną porcję czy to lumenów, czy to metalu. Czasami wychodząc napotykamy nie tylko samych wrogów, ale i ich gniazda, które musimy, a raczej powinniśmy zniszczyć, gdyż, jak się można domyślać, produkują nam cały czas nowych wrogów, a nic tak nie wkurza podczas kopania, jak to, że coś nas gryzie w dupę. Czasami niszcząc gniazdo trafimy na skrzynkę, w której mogą być nowe narzędzia, broń, amunicja, kule technologii, które dają nam perk z laboratorium za darmo i natychmiastowo, czy po prostu surowce. Takie skrzynki możemy znaleźć również przekopując tunele, czy odnajdując komory otwierane kluczami, które również trzeba znaleźć. I tak wygląda cały ten loop gry. Kopiemy, budujemy. Znów kopiemy, ulepszamy. Znów kopiemy i znów budujemy. I tak do końca mapy, czy nawet i gry. Niby prosto, ale jakże wciągająco. Uczucie kopania, czyszczenia całych żył z metalu czy lumenu jest satysfakcjonujące cały czas. Nawet po 30 godzinach, nawet nie mając już miejsca w ekwipunku, nie mogąc podnieść nowych surowców, i tak nie wracałem do bazy, dopóki nie przekopałem wszystkiego w okolicy. No to po prostu wrócę później i podniosę. Trochę działa to na zasadzie takiej folii bąbelkowej. No nie możesz się oprzeć i musisz rozorać wszystko, zanim tak naprawdę przestaniesz. Nieważne też, którą mapę grasz, widok dobrze rozmieszczonych wieżyczek, dzięki czemu fala wrogów nawet krokiem nie wchodzi w naszą bazę, również jest satysfakcjonujące i daje przyjemne wyrzuty dopaminy. Lumencraft bezsprzecznie ma syndrom jeszcze jednego tunelu, jeszcze jednej wieżyczki, czy jeszcze jednej fali. Jest to cholernie zaraźliwe i skuteczne, bo nawet teraz, przy przygotowywaniu materiału, chciałem nagrać tam pewną rzecz z rozgrywki, no i zostałem na kolejną godzinę, mimo że rzecz, którą chciałem nagrać, trwa może 30 sekund. Czy jest tu coś do poprawy? A i owszem. Raz, że gra bywa miejscami nieczytelna. Gdy kopiemy, ze ścian lecą odłamki, które zostają przez jakiś czas na mapce, no i w tym czasie, jak podejdzie do nas potwór, możemy go nie zauważyć, szczególnie gdy jest mały. Albo podczas fali, jak mamy tych 150, 200, 400 wrogów naraz, no, strzelają wieżyczki, jest chaos kompletny, to po prostu zostaje nam odłożyć myszkę i czekać, aż się skończy, bo znów na ekranie niewiele widać. Niektóre budynki wydają się być nieco niepotrzebne, albo inaczej mniej potrzebne niż reszta, chociaż nie ma takiego absolutnie zbędnego. Bronie są trochę niezbalansowane, jak odkryłem strzelbę, szczególnie w kampanii, bo w grze dowolnej to w ogóle już nie ma takiego znaczenia, to nie wyobrażam sobie nikogo, kto by pomyślał, nie, ja jednak wolę pistolet. Lawa jest nieco wkurzająca, no bo niby mamy technologię, która może ją powstrzymać, ale nie jest to zbyt skuteczne i po prostu lepiej się do lawy nie przebijać, lepiej się do niej nie zbliżać. Sam system strzelania też jednak nie powala, a to jest to, co początkowo mnie do Lumencraftu przyciągało. Przypominam o Chris Monlandowym aspekcie. Okazuje się, że pociski lecą dość powoli, przez co celowanie jest nieintuicyjne i wkurzające. Szkoda też, że pociski niczym w ulepszonych wieżyczkach nie przebijają potworów. Dlatego też właśnie pistolet czy nawet karabin maszynowy przegrywa ze strzelbą czy nawet miotaczem ognia. Wiem jednak, że twórcy usłyszeli głos graczy i już na Nexus modzie sami wrzucili mod, który przyspiesza pociski. Jest to jednak jeszcze nieco kulawe, nie każde trafienie jest rejestrowane przez grę, dlatego też jest to na Nexus modzie, a nie jako łatka, ale z czasem będzie to całkowicie naprawione. Ja jednak nie polecałbym iść tą drogą. System walki broń mi można ulepszyć, wydaje mi się, dość łatwo poprzez laboratorium. Jest tam tyle technologii, ale żadna nie dotyczy broni.
Dlaczego by nie wrzucić technologii w stylu, nie wiem, pociski soniczne, które tam na którymś poziomie sprawiają, że pociski lecą coraz szybciej, aż wreszcie każda broń, poza bazuką i miotaczem, jasne, jest hitscanem. Albo to samo technologia, która sprawi, że pociski przebijają wrogów. Albo że są większe. Pole tutaj jest ogromne. No i myślę, że usprawniłoby to aspekt walki gracza, a nie tylko samych wieżyczek. Co do tych ostatnich, to znów w pewnym momencie ulepszenie ich przestaje być opłacalne. I to dość szybko tak naprawdę, więc lepiej jest postawić ich więcej niż ulepszać te, które mamy już postawione. Nie wiem, czy tak naprawdę cena ulepszenia powinna rosnąć z każdym poziomem, bo jak już mam te 30 wieżyczek, gdzie ulepszenie ich wszystkich na wyższy poziom naraz kosztowałoby mnie tak z pamięci 1800 lumenu i 2400 metalu, to chyba bardziej opłacalne jest podniesienie poziomu rdzenia, co kosztuje lumen o powiedzmy 3 poziomy za 1500 lumenów łącznie i postawienie 9 do 12 nowych podstawowych wieżyczek za 600 metalu, albo nawet i wieżyczek bombowych za 2000 metalu. Balans tychże to delikatna sprawa, zdaję sobie sprawę i ciężko będzie znaleźć złoty środek, ale nie jestem jedyny, który zwrócił na to uwagę, z tego co widziałem po steamowych czy redditowych dyskusjach. Niemniej, przyznaję bez bicia, że przy Lumencrafcie bawiłem się naprawdę wyśmienicie i nie wstydzę się przyznać, że w ostatnim tygodniu trochę no-life'iłem tę grę. Satysfakcja z kopania, satysfakcja z pokonywania kolejnych fal, dreszczyk eksploracji, to wszystko sprawiło, że Lumencraft ocenić mogę tylko i wyłącznie pozytywnie na ocenę 8 na 10. To bardzo przyjemny indyk, który, jasne, no troszeczkę zawiódł mnie na polu strzelania, ale tutaj też jest nieco mojej winy, bo to ja miałem jakieś oczekiwania inne niż twórcy obiecywali, tak więc to wszystko jest na mnie. Ale i tak, nadal, Lumencraft nadrobił to świetnym kręgiem rozgrywki, który nie znudził mi się nawet i po 30 godzinach. Jest co ulepszać, jest co poprawiać, ale w gruncie rzeczy to naprawdę fajna gra. Gratulacje.